Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, nadeszła wielkopomna chwila. Pamiętacie, jakiś czas temu dostałem paczuchę z takimi właśnie racjami. Rozdałem, ponieważ wszystkie były takie same, rozdałem Wam w różnego rodzaju konkursach. Już to wszystko jest u Was, a u mnie została jedna paczucha do testu. Co to jest? Indywidualna racja żywnościowa SRG4. Jeszcze tu jest oznaczenie 1DOS. Moi drodzy, to jest racja 24-godzinna, więc zgodnie z zaleceniami chłopaków, oczywiście dziękuję ponownie za przesyłeczkę, zrobimy to nie wszystko razem, tylko po prostu oddzielne posiłki, ponieważ są tutaj wyszczególnione, zobaczcie, 3 posiłki, więc ten film będzie się składał z takich 3 części. Oczywiście wszystko zapakowane jest w piękny worek z bardzo mocnej folii. Tutaj się to nie zmienia. Jeżeli chodzi o smak tego, moim zdaniem będzie świetnie, ponieważ no, polskie racje są the best, to chyba wiadomo. Proszę bardzo, nie mamy sucharów Panzerwafli, tylko takie bibułki. Te bibułki o wiele gorsze są, natomiast no... Dobra, słuchajcie, jest tego dużo, tutaj jeszcze wykaz, ja będę posiłek A, posiłek B, posiłek C. Ja to wszystko zaraz, oczywiście jest czekolada pokruszona, ale bardzo smaczna na pewno. Są różne toniki, nie toniki. Moi drodzy, tak to wygląda. Tyle jedzenia w... takiej paczuszce i spotykamy się za chwilę. Okej, moi drodzy, według tej karteczki będziemy postępować, czyli na pierwszy posiłek, ponieważ jest apokalipsa i kurka wodna, już nic nie zostało, ale ja jeszcze jestem i mam tę operację. Na pierwszy posiłek panowie proponują, uwaga, pasztet tradycyjny. Drugie, potrawka z kurczaka po meksykańsku. Trzecie, miód. Czwarte, koncentrat. To jest to. Koncentrat napoju herbacianego instant o smaku limonki z ekstraktem zielonej herbaty. Proszę bardzo. Następnie czekolada do picia o smaku pomarańczowym. Proszę uprzejmie. I ostatnią rzeczą jest pieczywo chrupkie 50 gram, to jest właśnie to, czyli tak zwana bibułka, ponieważ ma to smak bibułki. I próbujemy. Potrawka z kurczaka po meksykańsku, jestem ciekawy, jak to wygląda, czy to będzie wymagało... Jest to konserwa warzywno-mięsna, sterylizowana, gotowa do spożycia po podgrzaniu. Oczywiście, moi drodzy, mamy maszynerię do podgrzewania. Czyli to jest, no już wielokrotnie było pokazane. Myślę, że nie ma kompletnie sensu, żeby to ponownie pokazywać. W każdej racji jest ta maszyneria. Ja będę to w garnku po prostu podgrzewał. Ale tak, co my tu mamy? Na początek możemy spróbować oczywiście... bibułki z rzeczami, które są w środku i to zaraz zagrzejemy. Najpierw pasztet. Jest to pasztet tradycyjny, konserwa wieprzowa sterylizowana, składniki mięso wieprzowe 67, wątroba wieprzowa 12. No, może być nieźle. 250 kilokalorii, czyli jest to tłuste. Ogólnie pasztety mają mniej, moim zdaniem. Uwaga! No, pięknie wygląda zapaszek. Bardzo ładnie pachnie. No, musicie brać pod uwagę to, że jest obecnie bardzo wysoka temperatura, więc to normalnie mocno dostało po dupie. Bierzemy bibułkę. Chociaż nie, czekajcie. Najpierw koncentraty. Okej, moi drodzy, pojawiły się magiczne kubeczki. Tych kubeczków jest 4, więc tak. Koncentrat napoju herbacianego robimy, to jest woda oczywiście zimna, takie jest zalecenie, nie wiem ile trzeba wlewać tego, no wlałem tak
No zobaczymy. Czy to jest typowa taka granulka rozpuszczalna. I do drugiego, tego to już dawno nie piłem. Czekolada ma być o smaku pomarańczowym. Woda musi być gorąca, ale nie taka zupełnie tam gotująca. Dolałem trochę zimnej. Mam nadzieję, że się nie zwarzy to. Dobra. Uwaga. Wykorzystamy te łyżki. Tu jeszcze taka malutka jest, ale ta malutka to nie wiem, dla dziecka może. Tak więc będzie tutaj ładnie. O, pięknie. Dobra. Papierki wywalamy. Te też. Aha. No i dobra. Już się stało. Już uświniłem. Dobra, mniejsza z tym. Pomieszajmy to. Tak jak mówię, dolałem tutaj zimnej wody, ale oczywiście nie z kranu. Ma być to o smaku pomarańczowym. No, szczerze mówiąc, to nie piłem takiego jeszcze nigdy. A małą łyżeczkę wykorzystamy tu. I tu ma być nasz super koncentrat z zieloną herbatką i w ogóle. To chwileczkę musi nabrać mocy urzędowej oczywiście. No, na obiad to posprzątam. Słuchajcie, pasztet. No więc konsystencja i kolor pasztetu są niezwykłe. Zazwyczaj pasztet jest bardziej szary. Tu jest taki bardziej kawa z mlekiem koloru. Natomiast interesuje mnie faktura tego pasztetu. To znaczy, czy są tu wyczuwalne kawałki mięska, bo lubię taki pasztet, czy nie. Uwaga. No, no dobra, spodziewałem się, że będzie gorszy. No ja ogólnie, jeżeli chodzi o puszkowe pasztety, to ten podlaski chyba jest takim odnośnikiem, prawda? Chociaż wolę pasztety krojone, mówiąc szczerze. No ale tutaj krojonego wiadomo, że nie możemy mieć. Wyczuwalne są kawałeczki takie drobne mięska. Bardzo to lubię w pasztecie. Bardzo fajne. Ja oczywiście nie będę pałaszował na filmie wszystkiego, ale specjalnie dzisiaj nic nie jadłem, więc dzisiaj będę się żywił tylko tą racją. A ten pierwszy posiłek dosyć duży jest. Dobra, chyba się rozpuściło. Zobaczmy. Tak, rozpuściło się. Uwaga. No. Jestem zaskoczony mile. Rzeczywiście czuć zieloną herbatę. To po pierwsze. Po drugie, nie jest to słodkie. Znaczy, no troszeczkę słodkie jest, ale to nie ma nic wspólnego z tymi rozpuszczalnymi herbatami. Bardzo przyjemny smak. Chyba najlepsze, jakie do tej pory piłem z tych rozpuszczalnych w racjach różnych. Jedyny minus, że kubek trochę jedzie szpitalem. Niestety. Ale ta herbatka to jest coś takiego jak Lipton, herbata zielona z cytryną, tą, którą kupujemy zawsze. Ale jest mniej słodka, wydaje mi się, niż ten Lipton. No i teraz tego byłem najbardziej ciekawy, mówiąc szczerze. Nie wiem, jaka jest trwałość tego papierowego kubka, bo tu ciepłą wodę nalałem. Czekajcie, muszę to porządnie wymieszać. Kurczę się, ten kubek tak... No dobra. Uwaga. No. Nie jest to czekolada taka gęsta. Jeżeli ktoś z Was taki tip wam chce spróbować naprawdę gęstej czekolady, to do takiego, no bo to tak jak kakao takie jest, rozpuśćcie po prostu czekoladę. W dużej temperaturze może się rozpuścić. Nie za dużej oczywiście. Jak 2-3 kostki rozpuścicie, to zupełnie inna jest taka do picia. Ja już tego nie piłem dawno. Na wyprawie ostatnio piłem świetną czekoladę na wysokości 5000
No, 5700 metrów nad poziomem morza. Pamiętam, to nie zapomnę tej czekolady nigdy. Była taka gęsta, aż z termosu ledwo gościu ją wylewał. Także, no to są siuśki. Fajne na pewno, pożywne takie. Nie ma co narzekać, tak? No w racji nic lepszego na pewno nie dostaniemy. Pasztecik, no aż chce mi się jeszcze raz zjeść, to oznacza, że jest dobry. Pasztet jest bardzo dobry. Oj tak. Bardzo mi smakuje. Miodzik. Uwaga. Nie no, to jest do wypicia. Na pewno fajne, rozgrzewające. No, w zimę takie coś to ła. Siła. Miodzik, jak widzicie, skrystalizował się, ale nie tak zupełnie. A jednak zupełnie. No ale miód to miód. No, ciekawe, czy prawdziwy, czy oszukany chiński. Podobno miód jest najbardziej fałszowaną, podrabianą rzeczą z tych spożywczych. No, miód jak miód. Tutaj nie mogę nic powiedzieć. Miód jak miód, moi drodzy. Za to pasztecik. Nie no, kurka. Ja oczywiście poza filmem to wszystko zjem. No bo jak test, to test. Najgorsze jest to, że tu na tej karteczce nie napisano, ile co ma kilokalorii, by trzeba było liczyć. Pasztet bardzo dobry. Miodzik, no jak miodzik. Bardzo dobry. Normalny miód. No i teraz zostało nam to. To za chwilę. Ok, moi drodzy. Opędzlowałem cały ten pasztet, miód. I co to tam było, i te bibułki. Powiem szczerze, że zaspokoiłem głód, także nie musiałbym tego jeść, ale no, producent mnie tutaj zmusza do tego. A więc potrawka z kurczaka po meksykańsku, 300 gram jeszcze jest do wciągnięcia. I zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Te zatyczki to jest fajna rzecz. Jak jemy na przykład mieloneczkę, niedługo będzie test mielonek. W poszukiwaniu prastarej mielonki PRL. Taki będzie tytuł. Mielonki już są kupione. Wczoraj zjadłem jedną, bo pusta lodówka. Muszę iść do sklepu i odkupić. Dobra, zobaczmy. Ło, oby się nie urwało. No dobrze, no dobrze. Takie coś jest, słuchajcie. Tak to wygląda. I za chwilę zobaczymy na talerzu. Moi drodzy, zostało podgrzane. Ja nawet nie muszę tego próbować, żeby wiedzieć, że to będzie zarąbiste. Przypominam, potrawka z kurczaka. Bardzo żałuję, że w sklepie czegoś takiego nie można kupić, bo no zobaczcie. To są takie kawały mięsa. To jest po prostu nie jakaś melasa z kurczaka zrobiona, tylko warzywka, sosik, duże kawały mięsa. Także no już mi ślina cieknie, powstrzymywałem się, żeby podczas podgrzewania nie spróbować tego. No zobaczcie, ciągle tu są same kawałki kurczaka. Dobra, trzeba spróbować. Kawałeczek mięska, tu jakaś fasolka. Nie no, to jest poezja. To jest po prostu, to jest to, dlaczego polskie racje są najlepsze na świecie, kurka. I nic tu nie podskoczy. Nie jest to za słone ani za pieprzne, bo na pewno sól mamy jeszcze tam. Jest takie, jak ja lubię. Ktoś chce sobie dopieprzyć, czy coś, może to zrobić. No fantastyczne, no. Kurczaczek jest delikatny. Ładnie mięsko się rozdziela, zobaczcie. To nie jest jakieś tam, to, no. Poezja. Nie wiem, czy to są z uda, czy to jest kawałki piersi. Fasola, dobra, sosik, taki nieinwazyjny.
nie jest to jakieś ostre czy jakieś bardzo, bardzo wyraziste, ale nie no, ja mogę jeść takie coś codziennie, naprawdę. Wyśmienita sprawa, rewelacja, no rewelacja. Jakby w sklepie było, w puszkach i nie kosztowało za dużo, na pewno na obiad to bym kupował. Rewelacja, słuchajcie. Pierwsza klasa, prima sort, jak to się mówi. A ja teraz opędzluję to wszystko. Moi drodzy, zjedzone. Rewelacja, po prostu na pewno jest to jedna z najlepszych puszeczek z tych racji, jakie w życiu jadłem. Fenomenalne danie, ta potrawka z kurczaka. Praktycznie wylizałem talerz, także jest dobra. Słuchajcie, przerwa pomiędzy posiłkiem następnym, bo musi kilka godzin przelecieć, żebym no, był w stanie resztę zjeść. To był pierwszy posiłek według tej kartki, ale na tej kartce zauważyłem, nie wyróżniono jeszcze dodatków, które są. I teraz króciutko powiem, jakie są dodatki. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby sobie w międzyczasie móc pochrupać. A więc są to dwie takie paczuszki sucharów Panzerwafli. Dwie gumy. Standardowe cukierki, czyli te diki. Kofików mamy 3 sztuki. Nie mówię, co to jest, bo wszyscy już wiedzą. No kofiki to są te, wiadomo, te są z witaminami, a kofiki są z kawą. Oprócz tego mamy tam pieprz i tak dalej, sól w paczuszkach, cukier biały. Oprócz tego, o, jeszcze jest trzecia guma. Oprócz tego mamy takie coś, kawa rozpuszczalna, dwie paczuszki tego. Jeszcze mamy 3 takie ściereczki, żeby tam sobie wytrzeć, co trzeba. Papier toaletowy 2 metry. Tak napisano. Tutaj jeszcze sól. Jeszcze diki jeden. I mamy 3 batony. Moi drodzy, no tutaj worek na śmieci. Mamy 3 batony. No jeden to jest ten zwykły taki czekolada, czyli czarna, ciemna. 60% kakao. Więc możemy tutaj zobaczyć. Czekolada jak czekolada, tak? Czarna czekolada. Bardzo smaczna, ja tam lubię. Ona normalnie jest bardzo twarda, ale ponieważ teraz temperatury wiecie jakie panują, no to twarda nie jest. No. Tu jest zawsze smak ten sam, czyli bardzo dobry. To nie jest mydło, pamiętajcie. Te czekolady w polskich racjach na pewno to nie jest mydło. Dobra. Zostały 2 rzeczy. Coś takiego jest, baton z galaretką malinową zbożony w polewie kakaowej. Więc spróbujemy to. Chyba już to kiedyś jadłem, ale spróbujemy. Jak to wygląda? No, baton jak baton, widać. O. Smaczny. Smaczny baton. Ta galaretka nawet w nim jest niepotrzebna. Jakieś takie chrupki w środku są. Galaretka niepotrzebna, bo przez to jest za słodki. I to tyle. No i jest jeszcze gwóźdź programu. Czyli to, na co czekałem. Jak wiecie, jest to mój ulubiony baton z racji. Ejże, ale co to kurka? Nie, no idą do domu, tu oszukane jest. Taki tylko, nie, no tego nie było jeszcze. Ale teraz się wnerwiłem. No to są moje ulubione, jak wiecie. Jaki to jest tym razem tutaj? O smaku wiśniowym. Głównym składnikiem tego typu batonów jest, wydaje mi się, są daktyle zawsze. Je się oczywiście z tymi bibułkami. Tak mi się wydaje, że tu daktyli. No, to jest poezja. Te batony są świetne, bo one nie są takie klajstrujące, nie są za słodkie. Nic tu nam się nie rozpuszcza, bo mamy, nawet jak mamy jakieś spocone ręce, czy no nie wiem, jak się może zdarzyć tam w terenie, gdzie to jemy, to mamy tą bibułeczkę.
Te batony są wyśmienite. Chociaż najlepszy jest figowy. Ale ten też jest dobry. Dobra, słuchajcie. Pierwszy posiłek zjedzony. To wszystko spróbowane. No pancer wafli nie będę otwierał, bo wiadomo co to jest. Za kilka godzin będzie druga część i posiłek tak zwany środkowy. Zobaczymy co tam będzie. Moi drodzy, minęło kilka godzin od pierwszego posiłku i oto mamy posiłek numer 2. Szczerze mówiąc, tak się tamtego najadłem, że w ogóle mi się nie chce jeść, ale zdaję sobie sprawę, że dla dobra filmu, tak, muszę to zrobić. Otóż według tajemniczej karteczki posiłek B, który właśnie przygotowałem tutaj, składa się z wieprzowina w sosie pieczeniowo-chrzanowym. Prawdopodobnie to będzie sztos taki sam jak tamten kurczaczek. Suchary specjalne. Akurat spalone trochę są. Kurczę, tak spalonych nie widziałem jeszcze. 4 sztuki. Oprócz tego takie napoje. Koncentrat napoju izotonicznego. Do picia to oczywiście. I mamy jeszcze mieszanka owoców liofilizowanych. Składniki: ananas 20%, truskawka 20%, jabłko bez skórki 20%, banan 20% i wiśnia 20%. To jest bardzo dobre, to już wielokrotnie przecież jedliśmy. Przypominam, jak ktoś nie wie, liofilizowane owoce to są po prostu owoce w 100%, to jest naturalne, po prostu bardzo suche, tak, czyli odciągnięta jest woda tak naprawdę i mamy, nie ma to nic wspólnego z tak zwanymi na przykład suszonymi, czy tam suszone śliwki jak są, czy suszone, tam jest bardzo dużo wody, a tutaj wody nie ma, także to są naturalne owoce, proszę bardzo, i to jest pyszne. Ja tego tutaj nie będę na surowo tak, znaczy na surowo, no. No, to jest bardzo dobre. Po prostu owoce. Ja tego nie będę jadł, bo już wiele razy to próbowałem. Po prostu wrzucę sobie zawartość tej paczki do mojego pudełka z mieszanką płatków różnego rodzaju śniadaniowych. Myślę, że to wzbogaci bardzo. O! Kwaskowe takie. No, pycha. Tak samo banany, te, które tutaj są, to nie jest to samo, co te chipsy bananowe, co nam się sprzedaje. Takie twardzizna taka. Tutaj nie. Dobra. Więc napój hydratonik. Zrobimy jeden taki napój. Zostały jeszcze kubki. Zaraz zobaczymy. Zalecana dzienna porcja, 4 porcje, 4 saszetki dziennie. Jedną porcję, zawartość saszetki rozpuści 250 ml. No to ten kubek to jest o wiele większy niż 250 ml. Ja jedną taką saszetkę rozpuszczę. Zobaczymy w środku, wiadomo, proszek taki. Izotonik zazwyczaj szybko jest w stanie dostarczyć nam te węglowodany. Bardzo szybko. Także jest spoko. Suchary specjalne, no... czy w ogóle trzeba to przedstawiać? Słynne pancerwafle, czyli z kminkiem takie jakby wafle. Bardzo dobre, bardzo twarde też niestety, ale ogólnie w smaku takie neutralne, troszeczkę takie ziołowe dzięki temu. Nie są takie twarde. O, ale to tylko ten kawałek nie był twardy. Bardzo smaczne są, mimo tej swojej twardości. Dobra, to zaraz zrobię. Zobaczymy jak to wygląda. Jestem bardzo pozytywnie do tej puszki nastawiony. Prawdopodobnie będzie pycha. Uwaga, otwieramy z
wystrzeliło. Tak to wygląda. Znając życie, będą tu duże kawałki. Idę z tym do garnka. Jeszcze może Wam pokażę tak, żebyście widzieli. Zresztą zobaczycie na talerzu. Moi drodzy, zostało przygotowane. Tak to wygląda. Jak zgodnie z przewidywaniami, nie ma ściemy. Są tu kawały wieprzowiny po prostu. Duże kawały wieprzowiny. 3 plus ten sosik. Dlatego łyżkę tu zdecydowałem wziąć. Do tego mamy oczywiście te suchary jeszcze. Co mi się nie podoba, tu są takie tłuste szpyry. Nie dużo tego jest, ale są takie tłuste szpyry. Ja nie lubię. Ludzie nieraz się dziwią, bo jestem gruby. To powinienem tłuste jedzenie lubić, ale nie lubię tłustego jedzenia. I takie szpyry zazwyczaj zostawiam. Oprócz tego, no ten napój zrobiłem, więc nie lubię, jak taka piana jest na górze. To zazwyczaj zwiastuje rewolucję później. No, mam nadzieję, że nie będzie. Uwaga. No co, no izotonik jak izotonik. No, taki wibowit rozpuszczony. Każdy smak wibowitu pamięta. Taki ubogi, krewny wibowitu. Izotonik ma szybko dostarczyć nam, wiadomo, potrzebnych składników. A teraz główna rzecz, czyli próbujemy. O, fajnie by było moczyć, podejrzewam, suchary w tym sosiku. Jak dużo czasu by żołnierz czy tam ktoś miał, to zdecydowanie jakby tak zostawić tego suchara, on by troszeczkę rozmiękł w tym sosie. Myślę, że to by było najlepsze. No, sprawdźmy, jaki smak, bo to najważniejsze. No, dobra, mięsko na początek. Patrzcie, mięsko się ładnie rozchodzi. Jest takie mięciutkie. Bardzo podobne uzyskuje się, jak robi się duszone mięso. Smaczne. Nie jest to również za słone. Nie jest za ostre. Taki smak ma, jak ja lubię. Ja słonych rzeczy nie lubię za bardzo. Bardzo dobre. Ten posiłek na pewno nie jest tak kaloryczny jak ten poprzedni, bo tam jeszcze pasztet był. Ale myślę, że bardzo dobre. Potrawka z kurczaka oceniam troszeczkę wyżej. Chociaż wieprzowinka tutaj, no zobaczcie. Zobaczcie. Ach, moi drodzy, jest ostatni posiłek. Minęło kolejnych kilka godzin. Ciemno za oknem. Trzeba się poświęcić po raz ostatni i zaprezentować. Otóż według tajemniczej karteczki na kolację mamy najskromniejszy posiłek. Jest to tak. Mielonka drobiowa z wieprzowiną. Szkoda, że nie wieprzowa, bo miałbym porównanie do tych, których test chcę zrobić, bo tam są wszystko mielonki wieprzowe. Dalej mamy pieczywo chrupkie, czyli bibułka. Mamy dżem malinowy firmy Stowit, wysoko słodzony, widzę, jest. I mamy koncentrat napoju herbacianego instant o smaku cytrynowym. Prawdopodobnie to jest na zimną wodę. Zawartość rozpuścić 250 zimnej wody i wymieszać. Czyli mamy dwa. Zrobimy jeden. I tutaj nie będę tego otwierał, bo mi jeszcze ze śniadania zostały te bibułki dwie. I moi drodzy, no tak to jest. Gdzie moja łyżka? Zrobię koncentrat i zaraz zobaczymy. Ok, w magiczny sposób się już nam herbatka zrobiła malinowa. No, takie kwaskowate może być. Więc mamy dwie bibułki. I tak, pierwsza mielonka drobiowa. Tak jak mówię, szkoda, że to nie jest wieprzowa, bo bardzo przydatne pudełeczko.
Jak nie zjemy, to sobie można zamknąć oczywiście i na drugi dzień. Uwaga. O, wygląda obiecująco, szczerze mówiąc. A dlatego, że myślałem, że będzie melasa, ale widać, że coś tam jest. Uwaga. Przekrój. Zaraz zrobimy. Jest ciepło oczywiście, bardzo ciepło. No okej. Zapaszek. O, całkiem przyjemny. Galaretki trochę jest, aczkolwiek no przy tych temperaturach aż dziwne, że ona się nie rozpuściła. Kroimy taki kawałeczek. O! Całkiem przyjemnie wygląda ta mielonka. No i zobaczmy. Od razu powiem, nie zasłona. I to jest ogromny plus od razu w mielonkach. Bo wszystkie mielonki, które się kupuje w sklepie, są bardzo słone. Jedynym wyjątkiem jest coś takiego, jak jest na przykład wieprzowina w sosie własnym. Ogólnie. Znaczy, ta bibułka jest niepotrzebna. Jak się je mielonkę ze zwykłym pieczywem, to też inaczej smakuje. Jest smaczna. I przede wszystkim jeszcze wam pokażę. Zobaczcie. To nie jest taka totalna konsystencja melasy, po prostu ścięta, tylko są tu kawałki mięsa. Gdyby nie była skurczęcia, tylko by była, znaczy drobiowa, to może też z indyka być. Gdyby była wieprzowa, prawdopodobnie kawałki mięsa byłyby większe. W każdym razie top. O, nawet są kawałeczki mięsa widać, ale to raczej kurczak jest, bo takie jasne mięso. Bardzo dobra jakość. Prawdopodobnie trudno w sklepie byłoby kupić taką mielonkę. Nie wiem, jakieś takie te mielonki lepsze są tutaj. Dobra, żeby nie przeciągać, bo ten film i tak będzie bardzo długi, to jeszcze skosztujemy dżemu malinowego. Jestem ogólnie fanem dżemów, aczkolwiek takich z dużą zawartością owoców. Tu będzie dżem typu galaretka. To już widać. No i on niestety w tej temperaturze troszeczkę nam się rozłożył. Ale tu nie ma co narzekać. Nie chcę tego mojego tła fotograficznego kurka pobrudzić. Dobra. Zobaczmy. No nie spodziewam się tu jakiejś rewelacji, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o dżem. No jest ok. Są wyczuwalne te pesteczki z maliny. Słodki bardzo. Najgorsze, że bibułka, no ale w takiej racji co możemy? No normalnego pieczywa nie będziemy mieli, prawda? Ja w ogóle nie wiem takiego pieczywa, znaczy to się nazywa pieczywo. Nie wiem, czy to jest poprawna nazwa. Nie jem takich rzeczy jak właśnie te bibułki. No jest bardzo słodki. Dobra. Zdecydowanie z tych dwóch rzeczy, no to mielonka, nie? O dżem to tak, żeby inny smak poczuć. Moi drodzy, to jest koniec tego filmu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przesłanie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Polska racja, no najlepsza na świecie jest. No nie ma tutaj, no akurat ta, którą dostałem od chłopaków. Absolutny top, no czołówka. Zdecydowanie te dwie puszki, czyli wieprzowina w sosie chrzanowym, chociaż tego chrzanu to tam może nie było aż tak czuć, ale mięsko bardzo dobre, no i potrawka z kurczaka rewelacyjne. Naprawdę bardzo mi smakowały, bardzo. Także jeden z najlepszych zestawów na 100%, jeżeli chodzi o Polskę. Może śmiało konkurować z gulaszami, fasolkami po bretońsku, bo tam różne te rzeczy jeszcze w puszkach się znajdują. Także jak tam wysyłamy na Ukrainę, bo pewnie coś tam wysyłamy, takich racji jak ruski zdobędą, to podejrzewam, że
kurka wodna ze zgniłego zachodu, racja bojowa im tak przysmakuje, że jeszcze się poddadzą może, żeby tylko mieć codziennie. To tyle. Żegnam się z wami, ja dokończę to wszystko. Chociaż od razu powiem, że nie chciało mi się jeść po tym pierwszym posiłku drugiego i teraz też jestem najedzony. Mógłbym kolację zupełnie odpuścić, ale zrobiłem to dla was. Żegnam się z wami, do usłyszenia.